Siema, tu Denis. Dzisiaj witam w rejonach Brighton Mariny. To już chyba czwarty odcinek. Mam ciekawostki. Mam nawet taką dosyć historyjkę przewodnią dzisiejszego odcinka. Przekonacie się, będzie ciekawie na 100%. Pierwsze, co dzisiaj zrobimy, to poszukamy sztuki ulicznej. Czy ona zdaje egzamin i czy przekazuje to, o czym myślał i pragnął nam przekazać autor? Zobaczycie. Zostańcie ze mną. Zapytacie? A co to kurcze jest? My dalej na poszukiwaniach. No nic, przelazłem jakieś 3-4 km w poszukiwaniu tego właśnie celu, ale nie znalazłem. Dostałem cynk, że w rejonie tutaj jest bardzo fajny mural z Nickiem Cave'em, ale niestety prawdopodobnie już go nie ma lub po prostu go nie znalazłem, ale jest to wątpliwe. Nick Cave to taki sławny artysta, który mieszka w Brighton od początku lat 2000, z Australii, bardzo dużo hitów, na pewno jakieś byście znali, możecie sobie wygooglować Nick Cave. Ostatnim takim lepszym utworkiem, którego słuchałem, to jest utworek pod tytułem Bright Horses z jego ostatniej płyty, ale nie tylko to wszystko dobre go spotykało w życiu, a o tym za chwilkę. A teraz, moi drodzy, nadszedł czas na tą historię, o której wspominałem wcześniej. Jest to historia dość poważna, tragiczna, więc ci, którzy nie mają mocnych nerwów, teraz proszę przesunąć o paręnaście sekund lub słuchajcie dalej. Uwaga, zaczynamy. W 2015 roku w miejscu, w którym się teraz znajduję, rozegrała się wielka tragedia dla Nicka Cave'a, a jeszcze bardziej dla jego syna Artura. Chłopak miał 15 lat. Wieczorem 17 lipca wspomnianego już 2015 roku Artur i jego przyjaciel, którego imię niestety nie może być podawane publicznie, poszli na wieczorny, niecny spacer. A mianowicie mieli w planach spróbować LSD. Tak, tego twardego narkotyku. Przyszli więc w rejony wiatraku w Rottingdean. Nie wiadomo za dużo, co się działo po zażyciu leku, ale chłopcy się rozstali. Poszli w swoje strony. Świadkowie twierdzą, że widzieli Artura błąkającego się po szczytach klifów, tutaj po trawiastym wybrzeżu, ale nic poza tym. Niestety, jak się potem okazało, o godzinie 18 lokalny biegacz znalazł Artura poturbowanego, leżącego pod klifem. Pomoc lekarska przybyła natychmiast. Przetransportowano chłopaka do lokalnego wielkiego szpitala helikopterem. Niestety, po godzinie 19 piętnastolatek zmarł. Nie było szans na uratowanie chłopaka, nawet jeżeli by pomoc lekarska przybyła w sekundę. Stwierdzono, że szans tam po prostu nie było. Spadł z około 20 czy 30 metrów prosto na betonowe przejście. Pokażę wam teraz teren, gdzie według zeznań przyjaciela Artura zażyli lek i poszli się przejść. Thank you.
Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. To już niestety koniec tego odcinku. Przepraszam, bo zapomniałem, że nie muszę w samochodzie jadąc sam tak aż zabezpieczonym być. A co ja mówiłem? A, koniec odcinka, nie odcinku. No, mam nadzieję, że jakiś przekaz jest w tej historyjce. No i trzymajmy się wszyscy bezpiecznie, zdrowo, zabezpieczajmy się, pamiętajcie, maseczki, szczepienia, do kościoła nie chodzenia. Dziękuję, to był Denis i przyjechał goniec i bajki koniec. Cześć, pa, szczałka.